Dzisiejszy filmik będzie nawiązaniem do artykułu dostępnego na portalu falowniki24.info.pl przedstawiającego funkcje ochronne silnika dostępne w falownikach LGLS serii IC5. Pierwszą funkcją ochronną, której sposób uruchomienia zademonstruję, jest ochrona silnika przed przegrzaniem. By ją uruchomić, w pierwszym kroku należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika jego prąd nominalny i ustawić go w parametrze H33. Widzimy, tutaj jest ustawiana wartość 1 A. Ustawiamy ją tutaj zgodnie z tym, co czytamy z naszej tabliczki znamionowej. Dzięki temu falownik będzie wiedział, kiedy płynie przez niego prąd większy niż nominalny i będzie na to odpowiednio reagował. Następnie ustawiamy kolejne parametry. Parametr F50. Parametr F50 ustawiamy na wartość 1, czyli tym samym włączamy działanie zabezpieczenia termicznego. Następnie parametr F51. W nim ustawiamy poziom zabezpieczenia termicznego dla czasu 1 minuty. Standardowo jest to 150%. Prądu nominalnego silnika odczytanego z tabliczki znamionowej. Następnie parametr F52. Ustawiamy w nim poziom zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej. Gdy silnik pracuje z częstotliwością nominalną, parametr ten może pozostać na 100%. Jeśli zaś pracuje z częstotliwościami mniejszymi i dodatkowo nie posiada chłodzenia obcego, należy ten parametr odpowiednio zmodyfikować, odpowiednio zmniejszyć. W parametrze F53 z kolei określamy, w jaki sposób chłodzony jest silnik. 0 odpowiada temu, że silnik posiada jedynie chłodzenie własne, zaś 1, jeśli silnik posiada chłodzenie obce. Te trzy funkcje pozwalają na ustawienie zabezpieczenia termicznego dla naszego silnika. Dzięki temu falownik będzie chronił silnik przed przegrzaniem.